Witamy Państwa bardzo serdecznie na briefingu prasowym Klubu Parlamentarnego Polska 2053 Droga. Ja nazywam się Bartosz Romowicz, jestem posłem pierwszej kadencji, a ostatnie 9 lat byłem burmistrzem Ustrzyk Dolnych. Ze mną jest Marcin Skonieczka, również poseł, wójt, poprzedni wójt z 13-letnim stażem gminy Płużnica. Szanowni Państwo, dzisiaj złożyliśmy nasz pierwszy projekt ustawy, projekt zmieniający ustawę o samorządzie gminnym oraz kodeks wyborczy. Naprawiamy prawo po rządach Prawa i Sprawiedliwości, prawo samorządowe. W tym projekcie dopuszczamy taką sytuację, że nie będzie przerwania władzy w samorządach, gdzie wójtowie, burmistrzowie zostali wybrani posłami lub senatorami. Według naszego projektu wójt, burmistrz, urzędnik miasta, który zostaje posłem lub senatorem, będzie pełnił swój urząd do dnia ślubowania, a po dniu ślubowania w jego miejsce, w miejsce burmistrza, wójta, który odszedł do parlamentu, funkcję będzie pełnił zastępca burmistrza, wójta, prezydenta miasta. Gdy jest więcej niż jeden, to pierwszy zastępca, a gdy takiego zastępcy nie ma, to tą funkcję będzie pełnił sekretarz. I tak naprawdę według tego projektu tą funkcję będzie pełnił do wyborów uzupełniających, gdzie kolejnego wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wybiorą mieszkańcy. Wiemy, że reforma samorządowa to była jedna z najlepszych reform, która w Polsce się odbyła. Mieszkańcy chcą mieć swojego włodarza, a nie namiestnika partii. Nie może być takiej sytuacji, jak mamy obecnie, że komisarzami zostali powołani tak naprawdę namiestnicy partii w terenie. Tak, szanowni Państwo, problem, który dzisiaj rozwiązujemy, zrodził się w 2019 roku. Wcześniej było tak, że wójt, burmistrz, prezydent wystartował do Sejmu, Senatu czy Europarlamentu, gdy zdobywał ten mandat, mógł zdecydować, czy go obejmuje, czy też dalej pełni funkcję w samorządzie. Władzom PiS-u i PiS-owi się to nie podobało i postanowili ograniczyć możliwość startowania samorządowcom w wyborach parlamentarnych do Europarlamentu. Chodziło o to, żeby osłabić listy demokratycznej opozycji. I w kodeksie wyborczym dodano przepis, że mandat wójta, prezydenta czy burmistrza wygasa z automatu z dniem wyborów. Efekt tego jest taki, że 15 października w 14 samorządach przestały funkcjonować najważniejsze organy w tych gminach. W miastach i gminach swoje funkcje stracili wójtowie, burmistrzowie, prezydenci i ich zastępcy. I od 15 października w tych samorządach nie było najważniejszych osób. Zostały też odwołane automatycznie osoby, które ich zastępowały. Mija prawie 40 dzień od tych wyborów, a w 6 samorządach w Polsce dalej premier nie powołał osób pełniących obowiązki wójta, burmistrza czy prezydenta. Taka sytuacja jest między innymi w gminie Płużnica, którą zarządzałem przez 13 lat i dzisiaj rodzi to konkretne problemy. Nie ma kto złożyć projektu budżetu na 2024 rok, nie ma kto zmienić budżetu. Za chwilę trzeba wypłacać zasiłki rodzinne, dotyczy to kilkuset osób, w budżecie takich środków nie ma i przez to, że wojewoda wspólnie z premierem nie powołali osoby komisarza wyborczego, nie ma organu, który mógłby takie coś wykonać. Ta ustawa te problemy rozwiązuje, naprawiamy to, co popsuł PiS i pomagamy w ten sposób mieszkańcom gmin, które te problemy dotyczą. To jest nasza pierwsza inicjatywa, inicjatywa samorządowa, bo chcemy być blisko ludzkich spraw i rozwiązywać czasami takie właśnie, znaczy nie czasami, ale cały czas problemy, które dotyczą mieszkańców naszych lokalnych społeczności. Szanowni Państwo, ten projekt został już złożony dzisiaj do laski marszałkowskiej. Będzie procedowany zgodnie z regulaminem Sejmu. Liczymy na poparcie wszystkich partii opozycyjnych, demokratycznych, ale także partii, która dzisiaj tworzy rząd. To jest projekt samorządowy, a Polska 2053 Droga będzie prawdziwym rzecznikiem samorządu w tym Sejmie. Czy macie Państwo jakieś pytania? Jeżeli nie ma, to dziękujemy bardzo. Dziękujemy.